Park Podłęże, gdzie w miniony weekend odbyły się koncerty TVP w ramach roztańczonej Polski, nie wygląda tak źle. Czy nasze miasto zyskało coś na tym wydarzeniu, czy jednak straciło? Koncerty TVP w ramach trasy Roztańczona Polska i Wydarzenie Polska od Kuchni, które w minioną niedzielę 9 lipca odbyły się w Parku Podłęże w Jaworznie, są już za nami. W parku pojawiło się naprawdę dużo ludzi, a także dużo ciężkiego sprzętu. Postanowiliśmy więc sprawdzić, jak ten nasz park przetrwał takie dość dużych rozmiarów wydarzenie. Musimy stwierdzić, że nie wygląda tak źle. Gdzie nie gdzie mocno rozdeptana i zniszczona trawa, ale nie można powiedzieć, że park nie przetrwał lub że został zdewastowany. Jedyne co nas jednak zastanawia, to czy miasto Jawożno zyskało czy straciło na fakcie, że wydarzenie zostało zorganizowane właśnie w naszym mieście. W końcu teren trzeba było przygotować, a także posprzątać. Uruchomiono także w obrębie miasta dodatkowe linie autobusowe. Dlatego wystosowaliśmy kilka pytań do naszego urzędu i czekamy na odpowiedź. Dodamy tylko, że pytania wysłaliśmy zaraz po wydarzeniu 10 lipca i nadal czekamy na odpowiedź.